Zamku Krzysztopór rozpoczął się 13. turniej rycerski. Tym razem ostatni właściciel zamku, Krzysztof Baldwin Osoliński, podejmował króla Jana Kazimierza przed wyprawą na Zbaraż. Inscenizację historyczną obejrzało ponad 1000 turystów. Rotmistrz Osoliński Krzysztof Baldwin prowadzić będzie wojska sandomierskie na wyprawę na Tatarów. Takim rozkazem rozpoczął się 13. Międzynarodowy Turniej Rycerski o szable Krzysztofa Baldwina Osolińskiego, właściciela zamku w Ujeździe. Tym razem w tej historycznej rekonstrukcji bierze udział aż 150 rycerzy i dwórek oraz ponad 20 konnych. Wojska i polskie, i zaciężne ze Słowacji, z Czech, kieleckie bractwo artyleryjskie, jak i kawaleria w tym roku. Wiele, wiele pięknych walk. Turnieje rycerskie w Ujeździe cieszą się sławą w całym kraju. To jest polszczyzna i stary zwyczaj polski. Zachwyca mnie wszystko. Ruiny są przepiękne i widowisko również. Podziwiam bardzo stroje, cały taniec, choreografię. Jest po prostu pięknie. Do zamku w Ujeździe przyjechało ponad 1000 osób. Zainteresowanie budzi zwłaszcza wielkość i atrakcyjność ruin. Wielokroć uczyłem o tym zamku i po prostu mam okazję teraz zobaczyć, dotknąć. A to dla historyka jest miłe. Tyle okien, co dni w roku. Najbardziej widowiskową część turnieju będzie można zobaczyć w niedzielę. Szturm na zamek Krzysztopór w Ujeździe. Wojska szwedzkie będą atakować zamek Krzysztopór w Ujeździe. Wojska polskie będą odpierać i to jest najbardziej taka piękna scena batalistyczna. Na zewnątrz atak, a na murach obrona wojsk polskich. Niedzielna część turnieju rozpocznie się w południe mszą dziękczynną z udziałem króla Jana Kazimierza. Potem odbędzie się parada wojsk i pojedynki rycerskie.